Konstancinie dziś zabawa, dziś biegowy jest karnawał. Konstancinie na bogato, dziś dogonić musisz lato. Dzisiaj z demo stań szeregu i już gotów boń do biegu. W biegu ciało puszczać w ruch, w zdrowym ciele zdrowy duch. Pięć lat minęło, strasznie szybko czasu czeka. To ty otwierałeś pierwszy bieg imienia Piotra Norowskiego razem z Adamem Małyszem. Co sądzisz o takiej w ogóle formie uczczenia pamięci fantastycznego człowieka poprzez bieganie? Piotr, o ile wiem, nie biegał, ale był bardzo ruchliwy. Jego kariera polityczna, biznesowa wskazuje na to, że był wszechstronnie utalentowany, a do biegania też trzeba być wszechstronnie utalentowanym. Więc wszyscy ci, którzy realizują swój talent w jakikolwiek sposób, a szczególnie przez bieganie, robią dobrze. Jasne. Utkwiło mi w pamięci taki jeden obrazek, ty możesz nie pamiętać. W pewnym momencie podszedł do ciebie taki człowiek, który nie biegł, a chciał wymusić medal. I ty powiedziałeś, że okej, nie ma żadnego problemu, medal może dostać, wystarczy, żeby pobiegł te 10 km. Zrobił. Nie wiem, czy pamiętasz ten moment. Mnie to strasznie zaimponowało. Wiesz co, to nie ma w tym nic nadzwyczajnego i nie przypisuję sobie jakichś nadzwyczajnych osiągnięć w kształceniu postawy moralnej. Jest fair play. Nie my to wymyśliliśmy, ale tego się trzymajmy. Jasne. Dziękuję ślicznie. 23 czerwca zapraszamy gorąco. Oczywiście zapraszamy. Konstancin Park Zdrojowy. Dokładnie tak. 10 km. 10 km. No i biegi dla dzieci. I biegi. Jacek Pszczoła, mistrz nad mistrzem. Kochani, widzimy się 23 czerwca. Tacy właśnie ludzie będą z wami. Być może pan Jacek również, aczkolwiek tu jeszcze nie wiemy do końca, bo jakieś potrzeby spraw prywatnych, innych, służbowych. Kochani, 23 czerwca, 10 rano, Konstancin. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz. 25. Czwartki lekkoatletyczne. Spotykamy Artura Partykę i zapraszamy bardzo serdecznie do Konstancina. 23 czerwca biegamy na rzecz Piotra Nurowskiego. Tak, wielkiej postaci, która dla lekkiej atletyki jest niezwykle, była bardzo ważną osobą i myślę, że spotykając się 23 w Konstancinie, uczcimy pamięć kiedyś prezesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, wielkiego, oddanego fana królowej sportu. Chętnie bym dłużej z mistrzem porozmawiał, ale tutaj dzieci aż proszą o zdjęcia i nie chcę blokować. Zapraszamy. Serdecznie dzięki, że możemy liczyć na taką pomoc. Dziękuję ślicznie. Kochani, już 23 czerwca tacy właśnie wspaniali ludzie przywitają was w urokliwym, przepięknym uzdrowisku Konstancin. Konstancin to takie letnisko, które powstało przed wojną, a dzisiaj wygląda, a w ogóle dziś i jutro mamy dni Konstancina. Kto jeszcze może i zobaczył, to wie, jak pięknym miastem możemy się pochwalić, jak pięknym parkiem. Do zobaczenia na biegu imienia Piotra Nurowskiego. Dziękuję, kłaniam się niziutko. Dziękuję bardzo. Konstancinie dziś zabawa, dziś biegowy jest karnawał. Konstancinie na bogato, dziś dogonić musisz lato. Dzisiaj z demo stań szeregu i już gotów boń do biegu. W biegu ciało puszczać w ruch, w zdrowym ciele zdrowy duch.